Lubię sobie tak czasami usiąść i pomyśleć, ach, jak to cudownie, że Lego przywróciło kolejną serię, która wymarła, prawda? Taki western. Nie, czekaj. No dobra, może western nie, ale nie wiem. Takie mixelsy. Nie, czekaj. No dobra, ale przecież są pirates. Nope. No dobra, ale na pewno jest jakaś seria przecież, która została przywrócona, tak? Kurde, ciężkie się wylosowało, robi się coraz ciężej. Oj, trudne się wylosowało. To może chociaż planszówki? Tak, planszówki, tak. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Tak, ja wiem, że Lego planszówki nigdy nie były stałą serią w asortymencie, a troszkę szkoda, bo bardzo chętnie zobaczyłbym je w katalogu, jako wiecie, dwie stronnice właśnie i co roku wydawane nowe gry. Jeśli masz podobnie jak ja i chciałbyś zobaczyć je w katalogu, napisz koniecznie w komentarzu, chcę zobaczyć, czy jest nas więcej. No słuchajcie, można by jednak powiedzieć, stał się cud. Nie mówię tu do końca o Monkey Palace, choć to trochę też, ale przede wszystkim o pięknie, jakie dostaliśmy od wydawnictwa Amid, czyli seria planszówek właśnie fajnych, karcianek, idealnych w sumie dla ludzi w każdym wieku, na imprezy, dla dzieciaków. Ej, naprawdę, wyszedł produkt, którym serio się jaram i dziś sobie troszkę o nim porozmawiamy. Jedziemy! Hej! Z czym tu w ogóle mamy do czynienia, moi drodzy? Taka oto prosta karcianka, stosunkowo niedroga. To uczciwa cena. O czym tu, moi drodzy, w ogóle rozmawiamy? O takiej oto karciance. Dostaniecie ją chociażby w Empiku i to fajnie się składa, bo to dobry moment, by powiedzieć o... Jeśli aktualnie planowaliście kupić sobie coś z wydawnictwa Amid, to świetnie się składa, bo w Empiku trwa właśnie festiwal książek Lego. Jeżeli kupicie teraz, do 22 października książkę, macie okazję wygrać świetne nagrody, oczywiście z Lego. Czyż nie jest to świetna okazja, by połączyć te dwie rzeczy? Zainteresowanych odsyłam do linku w opisie, a my wracamy do materiału. Istnieją w ogóle cztery warianty tejże gry. Ja osobiście teraz pokażę wam magię i mam nadzieję, że będzie działała się tu prawdziwa magia. Ale są jeszcze zwierzęta, kosmos i impreza. Bardzo podoba mi się też idea, że dostajemy tu prócz 32 kart z pomysłami również i 25 elementów Lego, co jest super. Zestawy mogą zawierać różne elementy, czyli możecie sobie śmiało kupić dwie, nawet takie same planszówki i o ile karty zadań będą identyczne, no o tyle klocki mogą się różnić. Jest to w ogóle też świetny, uważam, biznesowy pomysł, prawda? Bo na przykład takie wydawnictwo może tu rzucić jakieś, wiecie, klocki z innych gazetek, z innych książeczek, które po prostu się mniej sprzedały. Świetny recykling, super, nic się nie marnotrawi, a nasza wyobraźnia ma super pożywkę. Słuchajcie, ja w ogóle w najbliższych dniach będę ciut więcej zajmował się tymi kartami. Dziś sobie tylko na szybko sprawdzimy, z czym to się je, ale bądźcie z moimi shortsami na bieżąco, bo tam troszkę pobuduję sobie z tego na żywo. W ogóle uważam, że naprawdę Lego planszówki są jednym z najbardziej niedocenianych tematów przez Lego. Lego stale uparcie z uporem maniaka wręcz wchodzi w te aplikacje. A nie, idź pan. Dobra, może sobie to odpuścił, ale w telefony, w aplikacje, ja rozumiem, że trzeba iść duchem czasu, ale czy naprawdę Lego planszówki, czy nie są z czymś fajnym, cudownym, co również świetnie połączyłoby właśnie zabawę i po prostu połączyło pokolenia, tak? Możecie grać z rodzicami, ze znajomymi w szkole, gdzie się da. Ej, naprawdę, Lego, wróćcie do tego. Póki co z ratunkiem przychodzi nam wydawnictwo Amid i naprawdę ja nie mogę doczekać się, aż to otworzę i zobaczmy, z czym to się je i jak moja wyobraźnia poradzi sobie z tą magią. Ciekaw w ogóle jestem, jakie elementy trafią mi się w środku. Tak jak mówię, 25 elementów wydaje się nie za wiele, ale właśnie wiecie, o to chodzi w naszej fantazji, w rozbudowywaniu jej i tak dalej, więc uważam, że wbrew pozorom ta liczba elementów nie jest tutaj zła, tym bardziej zapominajmy, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy zasięgli do swoich własnych zasobów klocków i po prostu wyciągnęli sobie tyle, ile po prostu chcemy. Ale uważam, że 25 jest absolutnie dobrą właśnie tutaj liczbą. A 32 karty? No cóż, liczę na kolejne wydania tej gry, kolejne DLC, jeśli mogę tak nazwać, z kolejnymi wyzwaniami, chociaż to też, podobnie jak w przypadku klocków, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy sobie sami rzucali na przemian z graczem, którym gramy, właśnie pomysł. Tudzież jak gra Rebuild twierdzi, wyzwa. Otwórzmy, sprawdźmy, co trafiło się w mojej edycji w środku. A, klej walczy mocno. Oj, trudne. Walczę jak ja w tej grze, jak już będę w nią grać. Jakby serio zdewastuję to opakowanie, nim się do tego dokopę. W górę jest łatwiej. Nope. Okej, coś poszło i wysuwamy. Proszę bardzo, tak to wygląda. No i z czym my się tu spotykamy? Mamy zaiste pudełko, którym fajnie będziemy sobie mogli dalej przechowywać karty. Teraz trochę żałuję, że tak zdewastowałem to pudełko. Mamy i te 25 elementów bardzo ładnie opakowanych, po prostu. Jakie mi się trafiły elementy?
No słuchajcie, jest kolorowo. Faktycznie, spoglądając na to, co tu jest, nie jest zbyt bogato. Czuję więc, że moja fantazja będzie miała zaiste nie lada wyzwanie. Oczywiście są tu takie bardziej fancy elementy, jak i te najbardziej podstawowe. Ej, naprawdę to będzie wyzwanie, ale czuję, że troszkę, kurczę, tutaj nie będzie, że trzeba będzie się wspomóc własnymi klockami, żeby się faktycznie najlepiej bawić. Jak wyglądają karty wyzwań? Jeżeli chodzi o samą instrukcję i tak dalej, spójrzcie, nie mamy tutaj żadnej na opakowaniu. No nie. Ale mamy taką w środku. Instrukcja, jak się bawić? Co najbardziej ważne, gra nie zawiera jakiejś punktacji. Nie jest więc to rywalizacja na punkty, kto lepszy, kto gorszy. No i super, bo nie o to chodzi w Lego. Lego ma nas łączyć, a nie dzielić. W związku z tym bawmy się po prostu świetnie przy tej grze, a nie rywalizujmy na śmierć i życie. Dlaczego? Czy chociażby na hubę bubę. Okej, okay, jak teraz widzę, nie bez powodu mamy tu 25 klocków, bowiem mamy na przykład karty bonusowe, które pozwalają nam podwoić liczbę elementów, z których możemy budować, jak i również inne utrudniacze. Ej, fajne. Gra wygląda tak, że mamy podział na dwa rodzaje kart. Twórz lub sprawdź się. W porządku rozrywki decydujemy, którą kartę chcemy pociągnąć. Po wybraniu tej lub tej karty możemy jeszcze pociągnąć kartę zmieniaj. Mamy również takie karty. Ale jak wyglądają same te? Jeżeli wybierzemy twórz, możemy wylosować na przykład pomyśl życzenie. Spójrz, na nocnym niebie pojawiła się magiczna smuga światła. Zbuduj spadającą gwiazdkę, która spełniła marzenia. Nie do końca wiem, czym te karty się różnią, bo na przykład na sprawdźcie mamy na kurzej łapce czarownice i czarodzieje lubią niezwykłe domy. Zbuduj domek na jednej nodze, który może stać samodzielnie. Karty zmieniaj są również po to, by naszą historię troszkę modyfikować. Na przykład, dobra robota. Czy twoja konstrukcja może trwać wiecznie? Minęło 100 lat i świat się zmienił. Co się z nią stało? Ej, naprawdę wygląda to fajnie, bo nie tylko możemy tutaj się pobawić w budowanie szybkie z prostych elementów rozbudowy wyobraźni, ale przede wszystkim też rozbudowywanie samej historii, chociażby dzięki kartom zmieniaj. Ej, jest git, jest git. Okej, okay, jak więc to wygląda, gdy na przykład pociągniemy sobie kartę twórz? Bul, bul, bul. Świat pod wody to mój świat. Dodaj urszy i zmieszaj, zagotuj. Zbuduj magiczny kociołek do ważenia eliksirów. Uwaga, czas, start, minuta, teraz buduję. No, ciężkie się wylosowało, ciężkie. A jak ja mam z tego kociołek zbudować? Na tym właśnie polega ta gra. Okej, okay, wyobrażam sobie, że weźmiemy sobie na przykład to. Może być na nóżce, czyli to. To mi tu wchodzi? Nie, bo to wchodzi tu. Albo nie, lepiej będzie na tym, o, jakby był na jakimś stoliku, o, albo nie, na tym, o, i jeszcze żeby z niego jakaś chochla wystawała, o. Proszę bardzo, mój magiczny kociołek wygląda tak. Słuchajcie, naprawdę widzę, jak bawię się ze swoimi znajomymi właśnie w tą karciankę na niejednej imprezie, niejednym evencie planszówkowym. Świetnie rozbudowuje wyobraźnię i jest po prostu ciekawy i naprawdę z tak małej ilości elementów sami widzicie, trzeba się naprawdę głową natrudzić, by stworzyć coś konkretnego. W związku z tym cieszę się niesamowicie, że wydawnictwo Amit przywróciło nam właśnie chociażby jedną z tych serii, które zawsze wszyscy chcieli, żeby zostały przywrócone. Wiecie, gdzie tego szukać? Naprawdę fajny produkt, a nie ukrywam. Idę się w to bawić dalej i czuję, że latami będzie się to u mnie pojawiało na domówkach. Mam nadzieję, że wy latami będziecie pojawiali się również na moim kanale, oglądali inne moje materiały. A dzisiaj bardzo dziękuję wam, że tutaj byliście na kolejnym moim filmie. Mam nadzieję, że wkrótce widzimy się na kolejnych. Dzięki, że byliście. Bye!